jako chrześcijanie, co jest taką najważniejszą ideą w chrześcijaństwie waszym? Myślą taką, najważniejszą myślą. Jak u chrześcijan, co u was jest samej głównej myśli? Jaka wasza samej główna myśl? Jakbyście mieli tak powiedzieć, taką najważniejszą sprawą w chrześcijaństwie, co jest? Jeśli by wy mogli krótko powiedzieć, co jest samym ważnym w dziele chrześcijanina. Z całej biblijnej nauki, z tego wszystkiego, co czytamy w Piśmie Świętym. Co jest takie najważniejsze w chrześcijaństwie? Ze wszystkiego, co my czytamy w Biblii, co jest samym głównym, samym ważnym? Dziesięcina, ktoś powiedział, tak? Czy dziesięć przykazań, bo teraz nie wiem, jak to tak, rozumieć. Dziesięcina. No to żart jest oczywiście, mam nadzieję, ale no ale poważnie. To jest myśl, jedna myśl, dziesięcina. Co jest najważniejszego w chrześcijaństwie? Jak думаете, według was? Co jest samej ważne? Miłość Chrystus. Relacja z Bogiem, tak. Odkupienie, przyszłość, tak. Generalnie chrześcijaństwo, tak mi się wydaje, też adwentyzm, obraca się wokół ukrzyżowania. Самое главное вокруг обращается наш адвентизм – это мысль о распятии. Ukrzyżowanie Pana Jezusa to jest taką jakby centralnym punktem religii chrześcijańskiej. Распятие Иисуса – это есть центральный пункт религии христиан. Tak mniej więcej ja to trochę odczuwam. Tak mi się wydaje, że tak to jest z nami też adwentystami. Ja думаю, i tak ja чувствую, że to jest самое главное. Kiedy idziecie do ludzi, to przedstawiacie im ukrzyżowanego? Когда идете к людям и говорите о распятом? I to jest to antidotum na wszelkie zło. I to jest antidoping na wszystko zło, na любое зло. Tak? Tak? Chrystus ukrzyżowany, ten, który cierpiał za moje i twoje grzechy. Распятый Иисус, который вытерпел за твои и мои грехи. Kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, когда Иисус умирал на кресте, dzisiaj to, co się wtedy stało na Golgocie, uważamy za coś absolutnie niezwykłego. Сегодня мы считаем, что это было абсолютно необычайно. Dla nas jest to naprawdę coś najwspanialszego. Dla nas to jest что-то самое лучшее. Ale kiedy Pan Jezus umierał tam wtedy poza murami, no когда Иисус тогда умирал за стенами, to była to najbardziej haniebna śmierć, jaka istniała w tym czasie. To это была самая худшая смерть, которая могла быть в те времена. Najgorsi przestępcy mogli liczyć, tylko i wyłącznie najgorsi przestępcy mogli liczyć, w cudzysłowie, na taką śmierć. Tylko самые худшие преступники могли рассчитывать на распятие. Jeśli ktoś pijany spadłby z jakiejś wysokości i się zabił, jeśli by ktoś pijany upał z wysoty i ubił się, to nie było nic w porównaniu z tym, jak ktoś był ukrzyżowany. То это не шло ни в какое сравнение с тем, если человек был распят. Najbardziej znienawidzeni ludzie byli krzyżowani. Najgorsi grzesznicy. Самые такие большие преступники именно те люди, которых больше всего ненавидели, именно они были распяты. A już szczególnie odstępcy. И преступники. To już najbardziej byli poniżani. Oni byli более uniesiony w głazach ludzi. I było obowiązkiem bogobojnego i religijnego człowieka i było obowiązkiem bogobojnego człowieka być wtedy tam, w tym miejscu, gdzie ten okropny, najgorszy grzesznik ginął. I должен był być w tym miejscu, gdzie był rozpiat ten samy straszny przestępca. Jeśli byłeś wierzącym, musiałeś tam być, żeby widzieć, jak największy przestępca i odstępca ginie. Jeśli ty był wierzącym człowiekiem, to ty obowiązan był
быть на месте распятия, чтобы видеть, как погибает самый страшный преступник. Pan Jezus, jak wiemy, miał 12 uczniów. My знаем, что Иисус имел 12 учеников. Jeden z nich, co prawda, był diabłem, ale było ich na początku 12. Хотя один предал его, но вначале их было 12. On im przez 3,5 roku nieustannie mówił. Он им 3,5 года без перерыва говорил. O swoim królestwie. О своем царстве. Oni widzieli wszystkie cuda, których dokonywał. Они видели все чудеса, которые он делал. Он чинил rzeczy po prostu niewiarygodne. Он делал что-то невероятное. Wskrzeszał. Воскрешал. Uzdrawiał 20 ponad lat sparaliżowanych. Исцелял парализованных. Przywracał wzrok tym, którzy się urodzili ślepymi. Возвращал зрение тем, которые родились слепыми. Rozmnażał chleb. Увеличил количество хлеба. Już nie mówiąc o takich rzeczach, że chodził po wodzie. Не говорим о том, что ходил по воде. Oni to wszystko widzieli. Они это все видели. A kiedy Pan Jezus został aresztowany? A когда Иисуса арестовали? Wszyscy go opuścili. Все его оставили. Dlaczego nie te wszystkie cudowne działania Chrystusa? Почему все эти дела, которые Иисус делал? Dlaczego nie jego bezgraniczna dobroć? Его безграничная доброта. Dlaczego to wszystko nie przekonało uczniów, że to jest Mesjasz? Почему то все, что он делал, почему это не показало ученикам, что именно он Мессия? Kiedy go zabito, to za niego wypuszczono, jak wiecie, Barabasza. Когда его было распято, вместо него выпустили Барабу. Wiecie, kim był Barabasz? Знаете, кем он был? Kim był? Zbrodniarzem, tak? Co robił złego? Что делал Варава? Почему его отпустили? Kim był? Кем он был? Барабаш był Месиашем. Określał siebie, że jest Месиашем. Варава говорил о себе, что это он Мессия. Барабаш miał uczniów wokoło siebie, tak samo jak Pan Jezus. Он имел учеников, так как Иисус. Buntował się przeciwko Rzymianom. Он взбунтовался против римлян. I dlatego go potem aresztowano i go miano zabić. Именно поэтому его арестовали и надо było его zabić. W tamtym czasie, kiedy Pan Jezus żył na ziemi, в те времена, когда Иисус был на земле, było więcej, może nie mnóstwo, ale było więcej Mesjaszy. Было намного больше Мессии. Oni byli tak długo Mesjaszami i tak długo mieli uczniów, они были так долго мессиями и так долго имели учеников, dopóki żyli. Пока они жили. Jak ich Rzymianie schwytali i zabili, когда римляне поймали их и убили, to wszyscy uczniowie się rozpraszali. То все ученики разбежались. Dlatego nagle przychodzi jakiś Jezus z Nazaretu. Приходит Иисус из Назарета. Mówi, że jest Mesjaszem. Говорит о себе, что он Мессия. No ale Rzymianie też go schwytali. Rzymianie też. I przyprowadzili na Golgotę. Już rozpierzchnęli się jego uczniowie wtedy, kiedy go skrępowano. Tak? Wtedy, kiedy go prowadzono do pałacu arcykapłana i tam na te wszystkie sądy. Już wtedy uciekli. Uczniowie ubieżali, kiedy rzymskie wojny przywili go do pierwoswiaczeńku. I powiedzieli, że wszystkie ich nadzieje leżą w gruzach. Они сказали, что вся их надежда напрасна. Kolejny Mesjasz. Очередной Мессия. Już więcej przed nim zabito. Перед ним было столько убито. I wiecie, w pierwszego dnia po sabacie, pierwszy dzień po sobocie, przyszły kobiety do grobu, przyszły женщины к гробу, i chciały namaścić Chrystusa. И хотели намастить Иисуса. В тех кобетах была еще певна надежда, вера, что это был направде незвыклый человек. Мария, с которой выпендил тылю демонов, имела для него великую симпатию. Именно эти женщины верили в то, что все-таки Иисус был Мессией. Иисус и Мария, с которой он выгнал столько бесов, верила в то, что именно он избавитель.
I on objawił się Marii i powiedział jej, żeby poszła do uczniów i powiedziała im. I ona tam poszła. I imena Marii on objawił się i сказал jej, pójdź i скажи ученикам. I w Ewangelii Marka 16 rozdział, wiersz 11 czytamy. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że jej się ukazał, co? Nie uwierzyli. Nie uwierzyli. Marka 16, глава 11 стих, говорит о том, как отреагировали ученики на слова Марии. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Ale potem ukazał się jeszcze dwóm innym uczniom. Potem on jawił się dwóm drugim. Znowu powiedział im, żeby tam ogłosili, że on żyje. Toż сказал, скажите ученикам, что я No жив. I jak już trzech mówiło, że żyje, no to co? No i jeśli trzy człowieka говорят, что он жив, то что? Nie uwierzyli. Все равно не поверили. Nie wierzyli. Całe życie Chrystusa, вся жизнь Иисуса, wszystkie Jego cuda, все Его чудеса, cała Jego dobroć, вся Его доброта, proroctwa, które spełniały się w Nim, пророчества, które w Nim исполнились, nic, można by powiedzieć, nie zdziałało, ничего это не сработало. W kwestii tego, żeby uwierzyli, że to jest ten Mesjasz. Чтобы поверили, что именно Иисус – это тот Мессия. Co w takim razie spowodowało to, że uwierzyli? W końcu. Что было причиной, что в конце концов поверили? My jako adwentyści po prostu głosimy oczywiście Pana Jezusa ukrzyżowanego, tak? Tego, który cierpiał, który czynił te wszystkie cuda, wspaniałe rzeczy, tak? I spodziewamy się, że ludzie uwierzą. Tak? My, адвентисты, которые говорим о том, что Иисус был распят, воскрес, мы говорим людям и верим в то, что они поверят нам. Ale nieraz, albo bardzo często ludzie mimo to nie wierzą. Pomimo wszystko ludzie все-таки nie wierzą. I dlatego musi być coś innego, co spowoduje, że ludzie stają się wierzącymi. I должно быть что-то другое, то, что поможет человеку стать верующим. Kiedy zabito Pana Jezusa jako najgorszego przestępcę, когда Иисуса распята как самого страшного преступника, то wszędzie i wkoło mówiono, że to jest bezbożnik. Везде и вокруг говорили, это безбожник. Nie ma nic wspólnego z Bogiem. Он не имеет ничего общего с Богом. I dlatego spotkała go taka śmierć. И поэтому он получил вот такую заслуженную смерть. Ale kiedy okazało się, że on naprawdę zmartwychwstał, no когда оказалось, что он воскрес, wtedy zaczęli ludzie myśleć, przecież niemożliwe jest, żeby kogoś niesprawiedliwego Bóg wzbudził. Тогда люди начали задуматься, это же не может быть, чтобы кого-то неправедного Бог воскресил. I to właśnie zmartwychwstanie Chrystusa jest punktem zwrotnym w religii chrześcijańskiej. I именно то, что Иисус воскрес, это стало поворотным пунктом в истории христиан. Wiecie, apostoł Piotr w swoim pierwszym liście napisał w pierwszym rozdziale, trzecim wierszu, Piotr 1:3. Pierwszy Piotr 1:3. Piotr w swoim posłaniu napisał tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei przez co? Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Myślelibyśmy, że przez Jego krzyż, tak? Że przez to, że umarł. Ale tu pisze, że przez zmartwychwstanie właśnie. Piotr w swoim posłaniu, 1 глава i 3 стих, подчеркивает. Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому.
Piotr akcentuje uwagę именно na воскресении Иисуса. I to jest niesamowite, że kiedy czytamy, jak pierwsi chrześcijanie głosili Ewangelię, i to jest что-то невероятное, когда мы читаем, как первые христиане провозглашали Евангелие. То tak mi się wydaje, że pomijamy kwestię zmartwychwstania trochę. Trochę pomijamy kwestię zmartwychwstania. To mnie кажется, что мы обходим стороной воскресения. Kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, wszystko w religii Bożej zmieniło się o 180 stopni. Когда Иисус воскрес, все в религии Божьей изменилось на 180 градусов. Jak myślicie, jest to prawda? Как думаете, это правда? Wiecie, to już wcześniej Pan Jezus zmieniał, ale ludzie tego nie chwytali. Nie rozumieli jeszcze, tego. Jeszcze раньше Иисус это изменил, но люди не понимали этого, wiecie, не принимали. Ludzie, nawet uczniowie, kiedy widzieli jakieś miasto, które odrzuca Chrystusa, to mówili, czy chcesz, żebyśmy ogień tu spuścili. Даже ученики, когда видели, что люди не принимают Иисуса, говорили, хочешь, спустим огонь на этот город. Pan Jezus szedł do pogan i tam tych ludzi uzdrawiał. Иисус шел к неверующим и там исцелял их. Jedna kobieta do Niego przyszła i prosiła Go o łaskę, a On powiedział, że niedobrze jest brać chleb od dzieci i dawać psom. Одна женщина пришла и просила, чтобы он жалился над ней, а Иисус говорит, нет, взять хлеб и дать псам. Ale ona miała taką wiarę, że Pan Jezus spełnił jej prośbę. Но у нее была такая вера, что Иисус исполнил ее просьбу. Myślicie, że apostoł Piotr by to zrobił wtedy? Вы думаете, что это wtedy, kiedy już chodził, powiedzmy, dwa lata z Chrystusem? Wiecie, apostoł Paweł napisał, Paweł, który był wyznawcą tej właśnie religii, tej, która była przed tym odwróceniem, tak? Paweł, który przyznał tę religię. Napisał tak, bo jeśli ustami, to jest list do Rzymian 10:9, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i co? I zaczniesz robić nie wiadomo jakie rzeczy, tak? I uwierzysz w sercu swoim, że Bóg go wzbudził z martwych. To ci wystarczy. To ci wystarczy do zbawienia. Nic więcej nie powiedział apostoł Paweł. Prawda? To jest niesamowite, bo... Przepraszam, bo ja za dużo mówię. Апостол Павел сказал, и только на это обратил внимание, Римлянам 10:9, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Wszystko zmieniło się o 180 stopni, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Все изменилось на 180 градусов, wiecie, когда Иисус воскрес. Czy zmienił się pogląd na prawo? Изменился ли взгляд на закон? Powiedzcie. Czy zmienił się pogląd wtedy wierzących ludzi na prawo? Nie? Jak myślicie? Изменилось ли мнение верующих людей о законе? Именно до чего тогда... служило право вtedy, kiedy Pan Jezus jeszcze chodził po ziemi według Żydów? Для чего служил закон еще тогда, когда Иисус ходил среди евреев? До чего служило? Jeżeli będziesz zachowywał to wszystko, będziesz zbawiony, tak? Если будешь все это исполнять, спасешься. Kiedy myślimy o liście do Galacjan, apostoł Paweł odważył się tam powiedzieć niesamowite słowa o jedności pogan z chrześcijanami, z Żydami wtedy, przepraszam. W posłaniu Galatam Jezus ośmielił się zajawić o jedynieniu jewryjów z niewierzącymi. Myślimy, że chodzi o prawo ceremonialne. Думаем, что это ходит о законе церемониальном. Ale w całym liście do Galacjan problem jest między wszystkim innym
Każdym jednym prawem, a prawdziwą Ewangelią. W posłaniu do Galatów jest jedna prawda, odnoszenie k zakonu i prawdziwej Ewangelii. Rabini wierzyli i do dzisiaj wierzą, bo obrzeska była takim punktem w tym liście do Galacjan, tak? Rabini wierzą w to, że obrzezanie to był samy główny punkt. My myślimy sobie, że obrzeska to jest zakon ceremonialny. My myślimy, że ten zakon był ceremonialny. Ale rabini wierzą i tak powiedzieli, że gdyby nie było obrzeski, to Pan Bóg by nawet świata nie mógł stworzyć. No rabini wierzą w to, że jeśli by nie było obrzezania, to Jezus nawet nie mógłby stworzyć ten świat. Obrzeska jest początkiem, źródłem wszelkiego dobra. Именно обрезание есть началом всего добра. Обрезка jest źródłem prawa moralnego wszystkiego dla nich. Обрезание есть началом и родником всего. I dlatego apostoł Paweł mówił przeciwko całemu prawu. Że jakakolwiek część prawa miałaby spowodować, że oto ja będę zbawiony. Поэтому Павел говорит, ни одна часть права не поводует, что я буду спасён. Wiecie, jak długo trwało po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, żeby uczniowie uznali, że wszystko jest zmienione? Знаете, сколько времени понадобилось после воскресения Иисуса, чтобы ученики поняли, что все изменилось? Jak długo trwało, żeby Żyd uznał, że ktoś, kto nie urodził się Żydem, może być zbawiony? И сколько понадобилось времени, чтобы человек, который не родился евреем, и чтобы еврей его принял, и что он может быть спасен? Wiecie, ile lat to trwało? Знаете, сколько надо было времени? 17 лет. 17 лет. 17 лет трвало, чтобы апостолове написали так. Не накладаме на вас жадного иного тяжару, jak tylko to, żebyście nie spożywali krwi, tego, co zadławione, i żebyście nie byli nierządnikami. 17 lat ponadbyłeś, żeby apostoły сказали, że nie nalagają na was niczego drugiego. 17 lat trwało już po śmierci Pana Jezusa, żeby zrozumieć, że zbawienie jest w Chrystusie, który został wskrzeszony z martwych. I именно 17 lat понадобилось апостолам, чтобы они поняли, что спасение в Иисусе, который воскрес. Ale wiecie, że Piotr, mimo że już to uznał, no wy знаете, Piotr, который это знал, to wtedy jeszcze nie uznał za stosowne, żeby Żyd jadł razem z poganinem. I on, no on nie принимал того, чтобы жить так, как говорил Иисус. Jeszcze kilka lat trwało, żeby doszło do niego, że to też można zrobić, jeść z poganinem. I несколько лет потребовалось Петру, чтобы он понял, что он может есть с тем, кто не еврей. Dlaczego nie chciał z nimi jeść? Почему не хотел с ними есть? Z powodu moralności, tak? Jego moralność była naruszona. Była naruszona jego moralność. Именно tak? Поэтому не ел. I mimo, że już uznał, dobra, oni też mogą być zbawieni, ale jeść z nimi nie. On znał, że oni mogą być spasieni, no jest z nimi? Nie. I wiecie, to taki apostoł Paweł, który był synem zakonu, synem prawa. I apostoł Paweł, który był настоящим synem zakona. To on dopiero zaczął to wszystko obalać tak naprawdę. I on начал это все изменять. Tylko Chrystus, Jego krew, Jego zmartwychwstanie jest przepustką do nieba. Tylko Jezus, Jego woskresienie, Jego krew, tylko to jest propuską w niebiesa. Kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, o 180 stopni zmieniła się też idea odnośnie sprawiedliwych. Когда Иисус воскрес на 180 градусов, jak myślicie, stało się tak? Оправедных. Stało się tak, że o 180 stopni zmieniła się idea odnośnie sprawiedliwych? Jak myślicie? Как думаете, это изменилось?
Wiecie, kto był sprawiedliwym według Żydów? Kto był prawiednym po mnieniu Jewrejów? No na przykład taki Piotr, który tam przeklinał w łodzi, łowił ryby, to był według ich sprawiedliwy? Tot, który przeklinał, mógł być prawiednym? Albo na przykład taka kobieta, która przy studni spotkał Pan Jezus 5 rozwodów, to ona sprawiedliwa była? Ili ta żeńszyna. Ale według Pana Jezusa kto był sprawiedliwy? W glazach Jezusa kto był prawiedny? Wiecie, do całego żydowskiego systemu doszło jeszcze inne, podobne słowo do sprawiedliwy, a to słowo to jest usprawiedliwiony. I w jewryjskiej systemie doszło słowo oprawdany, prawidny. Kiedy człowiek był usprawiedliwiony? Na jakich warunkach, na jakich zasadach, według nowego patrzenia się, według tego nowego otwarcia po zmartwychwstaniu? Co dawało człowieku oprawdanie po wskrzeszeniu Jezusa? Co? Co sprawiało, że był usprawiedliwiony? Co? No Jezus, to prawda, no ale w jaki sposób? Czyli wiara, prawda? Jeżeli uwierzysz w sercu swoim, że Chrystus jest tym, który cię zbawił i zmartwychwstał, to co? Zbawiony będziesz. Zbawiony będziesz. Jeśli powierzysz ze swojego serca, że Jezus umarł i wskrzesł, to będziesz spasiony. Przed zmartwychwstaniem Pana Jezusa, według Żydów i apostołów, jewryje apostoły считали, sprawiedliwym i wierzący to w ogóle mógł być tylko ten, który się Żydem urodził. Prawidny może być tylko tot, który rodził się Jewrejem. Nikt inny nie zasługiwał na to miano. Nikt drugi na to nie zasłużył. A Pan Jezus wszystko to zmienił już za swojego życia, to chciał zrobić, ale nie wierzyli mu. Jezus wszystko to zrobił, chciał zrobić w czasie swojej życia, no jemu nie wierzyli. Ludzie wybudowali w swoich głowach taki obraz, że oto jest miasto. Ludzie построили w swojej głowie. Вот есть город. Ono jest otoczone murem przykazań i przepisów. Оно окружено мурами приказаний. I tylko święty, i tylko zbawiony, i tylko wierzący jest ten, który jest w mieście. I spasiony tylko tot, kto jest w tym городе. Każdy, kto jest poza miastem, to jest przeklęty. Тот, кто есть за стенами города, проклят. Ale Pan Jezus przez to, że poszedł do pogan i uzdrawiał ich i służył im, powiedział, że ci za murami też są święci. No Jezus, потому что пошёл к ним, потому что исцелял их, сказал, что те, которые за мурами, они тоже святы. On powiedział, że wszyscy tak samo na tej samej zasadzie są zbawieni. I ci, ale nawet było gorzej. On сказал, что все спасены на одной и той самой zasadzie. Nawet było gorzej, bo nieraz mówił o tym, że tak wielkiej wiary to ja nawet w Izraelu nie spotkałem. A powiedział to do rzymskiego żołnierza. Даже было хуже, потому что он сказал такой веры, я не встретил. А jakby wam ktoś powiedział, że tak wielkiej wiary to nawet w zborze w Wiśle nie znalazłem, jak tam ktoś na rynku wykazał się na przykład, jak jutro będziecie mieć Expo Zdrowie. To co byście powiedzieli? Как бы отреагировали, если бы сказали, если я не видел такой веры, как там на рынке. Bylibyście szczęśliwi, że oto ktoś inny ma większą wiarę niż wy, od dziecka adwentyści? Byli li wy szczęśliwi, jeśli by wam сказали, wy od dziecka adwentyst, a kto to имеет большую веру, чем вы? Ci w mieście, kiedy złapali Pana Jezusa, ci w городе, когда поймали Иисуса. Ci stróżowie prawa, wszelkiego rodzaju prawa. Ci, którzy byli strażami prawa. Oni w bestialski sposób traktowali Chrystusa. Oni очень плохо говорили о Иисусе. Nie patrzyli na to, że cierpi. Nie смотрели на то, что ему больно. Że zadają mu ból fizyczny i psychiczny. Что они ему его ранят физически и психически. Ранили его, как только się дало. Ранили его так, как только можно было. Gdybyście ich zapytali,
Kto wam to każe robić? Dlaczego to robicie? Jeśli by wy ich spросили, почему вы это делаете? Кто вам сказал это делать? Dlaczego krzywdzisz człowieka? Почему так издеваешься над человеком? Jak myślicie, co by wam odpowiedzieli? Как думаете, что бы они вам ответили? Jak myślicie? Как думаете? Bóg mi tak każe. Bóg mnie do tego zmusza. Они бы сказали, Бог мне повелел это делать. Tylko dlatego, że jestem wierzącym i wierzę w Boga, muszę to robić. Только потому, что я верующий, я должен это делать. I całe średniowiecze tak właśnie ludzie się zachowywali. I na протяжении средневековья люди именно так и поступали. Ale kiedy idziesz do tych, co są poza murami? No, kiedy ty idziesz k tym, którzy za murami города. Grzesznicy, z grzeszników. Grzeszniki. I taki człowiek krzywdzi swoją żonę. I taki człowiek zdziwia się na albo jakiegoś innego człowieka krzywdzi. Ili obiża drugiego człowieka. Jak go zapytasz, dlaczego to robisz? Jeśli spróbujesz jego, po czemu ty to robisz? Jak myślicie, co ci powie? Jak wy думаете, что он ответит? Jak myślicie? Wiecie, co powie? Знаете, что скажет? Diabeł mnie opętał. On powie prawdę. On nie powie, Bóg mi każe męczyć żonę. On nawet nie wie, że Bóg istnieje nieraz. On скажет правду. Это сатана меня заставляет. Он не скажет, что Бог, потому что даже не знает о том, что Бог есть. Całkowita zmiana. Absolutna zmiana w patrzeniu na wierzących ludzi. Absolutne zmienienie, zmieniony wzgląd na wierzących ludzi. Zmartwychwstanie tego właśnie z Nazaretu Jezusa. Воскресение именно Иисуса из Назарета. Zmieniło o 180 stopni spojrzenie na sprawiedliwość. I zmieniło na 180 градусов мнение о праведности. Oczywiście zmieniło też o 180 stopni patrzenie na grzech. Тоже изменило понимание греха. Tak. Zupełnie, absolutnie nowe spojrzenie. Dopiero od zmartwychwstania. Nowy wzgląd na wszystko tylko po воскресеniu Jezusa. To było dla ludzi generalnie szokiem. Dla ludzi to było настоящим szokiem. A jak dla was? A co dla nas? Jak wy żyjecie? Jesteście w obrębie murów, przykazań Bożych. A jak wy żyjecie? Wy żyjecie w okrążeniu tych ścian z przykazani? I kiedy ktoś z waszych bliskich nie chce słuchać Ewangelii? A kiedy ktoś z rodnych nie chce was słuchać? Jakie uczucia macie do tego człowieka? Co wy czujecie do tego człowieka? Miłe, takie jak Pan Jezus miał. Lubów. Jesteście pełni troski, ale takiej zdrowej troski. Nie okazujecie niechęci na przykład. Chcecie zabotić się o tych ludzi? Czy też czytujecie słowa przymuszajcie ich? Ili że żyjecie słowami zastawić? Bo jeśli byś w razie nie był tutaj, w tym mieście, to zginiesz. Bo jeśli nie będziesz tutaj, pogibniesz. Bo za miastem to wszyscy idą do piekła. Bo te, które za городом, все идут в ад. Ja nie chcę oczywiście powiedzieć, że nie liczy się zbór, że to miejsce nie ma żadnego znaczenia, wręcz przeciwnie, jest uświęcone obecnością Bożą. Ja nie mówię, конечно, o tym, że to miejsce w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Kiedyś słyszałem taką historię pewnej dziewczyny, która powiedziała mojemu znajomemu, no tam chorowała i on tam się starał dowiedzieć, skąd ta choroba. История одной девушки, которая говорила о истории своей болезни. И пытал się jej o życie rodzinne. To nie była adwentystka. И знакомый спрашивал о ее семейной жизни. I ona powiedziała, że ona, jak tylko skończy 18 lat, od razu się wyprowadza. Она сказала, только ей исполнится 17 лет, моментально выезжает из дома. Wszystko, co trzymało ją w domu, to prawo. Wszystko, co trzymało doma, to tylko zakon. No bo według prawa, jak jesteś niepełnoletni, no to powiedzmy, są te pewne jakieś tam problemy. Потому что если ты несовершеннолетен, ты ничего не можешь сделать. Przymus, że musisz tu być. Именно то, что ты должен тут быть. Tylko to ją trzymało w domu. Tylko это ее держало дома.
должна. Можете себе вообразить что-то такое в соборе? Можете такое представить себе здесь в соборе? Что кто-то тут есть только по то, Бога право до этого змуша? Что кто-то есть здесь, потому что так надо, потому что так говорит закон. Kiedyś rozmawialiśmy z jedną adwentystką na temat ustawy niedzielnej. Kiedy tam mówili z jedną adwentystką o tym, kiedy wyjdzie zakon o niedzielnym dniu. I ona powiedziała mi ciekawą rzecz. I ona odpowiedziała. Gdyby miała umrzeć za sobotę, jeśli by ja umierała za sobotę, nie wiem, czy bym dała rady. Nie знаю, получилось бы у меня это. Ale dla Chrystusa bym umarła. Но для Иисуса умерла бы. Ближне? Обманывает? Ближне, teraz trochę tutaj. To święte adwentowe prawdy nie są o ustawie niedzielnej. Tak, tak живут адвентисты. Od zmartwychwstania naszego Zbawiciela musi w naszych umysłach i sercach wszystko się zmienić. По воскресению Иисуса и благодаря этому воскресению все должно измениться в наших мыслях. Gdyby uczniowie nie zmienili swojego sposobu myślenia, если бы ученики не изменили способа своего мышления, misja nigdy by nie ruszyła. Misja никогда бы не исполнилась. Zmartwychwstanie Zbawiciela zmieniło o 180 stopni całą kwestię misji. Воскресение Иисуса на 180 градусов изменило саму миссию. Wcześniej udawali się tylko do Żydów. Раньше обращались только к евреям. To, co już mówiłem, nie chcieli w ogóle iść do pogan. Nie chcieli iść k drugim narodom. Dopiero kiedy przez działanie Ducha Świętego i przez te różne działania ich umysły zostały przekształcone, wtedy dopiero misja ruszyła. Kiedy благодаря Duchu Świętemu поменялись их мысли, только тогда они начали Евангелие. Ale mimo wszystko to jednak trwało pewien czas. Jednak trwało to pewien czas. Но это продолжалось определенное время. Oglądacie filmy? Nie. Święci ludzie, pobożni. Bardzo dobrze, nie? Jest fantastyczna rzecz. Ale powiem wam o historii z jednego filmu. Moja ulubiona historia. Historia z jednego filmu, moja ulubiona historia. Oczywiście to można też przeczytać, ale w filmie to jest zawsze tak oddane, pięknie. To można przeczytać, no lepiej posмотреть. Jest to scena z filmu Luther. To scena z filmu Luther. Kiedy Luther jest w celi i tak walczy z tym diabłem, z tym życiem swoim grzesznym. Gdzie Luther stara się wojować z diabłem swojej życiu. I to prawo, które jest cały czas w jego głowie, go trzyma w tej celi. I ten zakon, on постоянно держит его в своих... Ta błyskawica, która się wtedy tam gdzieś tam pokazała, spowodowała, że się wystraszył Boga jeszcze bardziej. I kiedy pokazała smolnia, on jeszcze bardziej испугал się Boga. I jak on jest właśnie w tej celi i ten jego ojciec duchowy słyszy tą jego walkę, i kiedy on znajduje się w tej swojej komnacie i ten duchowny ojciec słyszy, jak on walczy z tym swoimi problemami. Wchodzi do niego i pyta się, czego oczekujesz? I spraszuje go, a czego ty oczekujesz? A on mówi, ja pragnę Boga miłości. Ja chcę Boga miłości. Tego, który nie czyha na każde moje potknięcie. A nie tego, który ожидает mnie na który mnie kocha bezgranicznie. Takiego Boga szukam, takiego potrzebuję. Iszczę Boga, który mnie lubi, a nie tego, który ждёт, kiedy ja upadę. Wtedy ten jego, pamiętacie, jego przyjaciel zdejmuje ten krzyż, już jakby już tam nie było, bo to było średniowiecze. I wtedy jego przyjaciel snimaje krzyż. I mówi mu tak, słuchaj, jak będziesz miał takie problemy, zwróć się do Chrystusa. On jest Bogiem miłości. On jest miłością. On umarł i zmartwychwstał. On mówi, kiedy obratno będą takie problemy, obrać się do Jezusa, ponieważ On Bóg miłości. Bóg jest zawsze Bogiem miłości. Bóg zawsze jest Bogiem miłości. Miłuje każdego jednego, tych co w mieście i tych co poza miastem.
Бог любит всех, абсолютно всех, и тех, которые в городе, и тех, которые за стенами города. Cały problem jest w naszej głowie. Проблема есть в нашей голове. Stawiamy sobie samym, a co najgorsze innym, straszne wymagania. Ставим для себя такие требования страшные, не только для себя, но и для других. Te wymagania są tylko dla wymagań. Эти требования нужны только для требований. Tylko dla wymagań. Przymuszaliście kiedyś dzieci do modlitwy? Zostawiali li wy kiedyś dzieci modlitwy? Mówiliście im, módl się, no, bo tak trzeba? Молись, потому что так надо. Zrobiliście tak kiedyś? Делали так. Stało się tak kiedyś w waszym życiu, żeby ponaglić dziecko do modlitwy? Było li w waszych семьях tak, że zostawiali dzieci modlitwy? To byłoby straszne, prawda? Bo modlitwa nie może być obowiązkiem. To było coś strasznego, ponieważ modlitwa nie może być po prostu. Jeżeli modlitwa stanie się obowiązkiem, to jesteś faryzeuszem. Jeśli modlitwa stanie obyczajem, będziesz faryzeuszem. Faryzeusze, wiecie, to byli ludzie bardzo religijni. Faryzeusze byli bardzo religijni. Wcześniej, zanim Pan Jezus urodził się, oni stali na straży prawa. Jeszcze za długo do tego, jak rodził się Bo wpływy Jezus, greckiej kultury wkradały się do żydostwa. Oni stali na straży zakona, потому что боялись, что грецкая культура, обычаи будут входить в еврейский уже. I z początku to wszystko było właściwe, żeby nie dopuścić do zupełnego zeświadczenia tego narodu. I w начале это было нормально. Ale potem z biegiem lat ich stosunek do Boga Но потом со временем их отношение к Богу был важнейший, ниж стосунок до человека. Был важнее, нежели отношение к человеку. Они, ci фаризеуши, то już co powiedzieliśmy на początku. Фарисеи, мы об этом сказали в начале. В имя верности Богу. В имя верности Богу. В имя правды святой, раз святым поданой. W imię świętej prawdy byli w stanie zamordować niewinnego człowieka. Byli gotowi zamordować niewinnego. Jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz? Jak możesz lubić Boga, którego nie widzisz? Jeżeli bliźniego nie miłujesz. Jeśli nie lubisz bliźniego. No ale no ja Boga miłuję, tak? On, Bóg jest dla mnie wszystkim. No ja, że lubię Boga, Bóg jest dla mnie wszystkim. Ale Pan Jezus mówi, coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście. No nie ma go tutaj Pana Jezusa, osobiście. On jest tutaj w osobie drugiego człowieka. No Jezus mówi, to, co wy zrobili jednemu z ludzi, to wy zrobili mnie. Jezusa nie jest lично, no on jest w tym człowieku, którego obidzili. Rozmyślajmy o tym, kim Pan Jezus naprawdę był. Zmartwychwstanie nam w tym bardzo pomaga. Думайте о том, кем был Иисус. Его воскресение нам очень поможет в этом. Dzisiaj oczywiście wierzymy, że to był Mesjasz. Сегодня, конечно, верим в то, что он был Мессия. Ale czy nie ma przypadkiem u nas pewnego faryzejstwa, jakiegoś ograniczenia, że my i tamci Но нет ли у нас какого-то ограничения, какого-то фарисейства? Вот мы и те. Идем за следом апостола Павла. Будем идти по следам апостола Павла. И так как он поступаем. И так он, как он поступал. Так właśnie мыслим, как он właśnie неустанно мыслил. Поступаем как он, мыслим как он. И Mówmy za nim takie słowa, jak jest napisane w liście do Galacjan 4:6. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Amen.